Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie. To oczywiście kolejny epizod z historii Kera Zapaty. Cześć moi drodzy. Na samym starcie oczywiście zachęcam do zostawienia kciuka w górę. To jest drugi odcinek tego piątego sezonu, ale oczywiście w całej serii to już jest odcinek 50 któryś. Bodajże trzeci. Albo czwarty. Tak mi się wydaje. W każdym razie, moi drodzy, w tym miesiącu, w tym odcinku czekają na nas w końcu spotkania, na które tyle czekaliśmy, czyli inauguracja ligi, Bundesligi konkretniej oczywiście, pierwszy pojedynek z Borussią Mönchengladbach, dalej ewentualnie pojedynek z Bayerem Leverkusen, no i zobaczymy, w jaką stronę to wszystko zmierzy. Iker Zapata, jak sami widzicie, aktualnie punktów overalla ma 90. Widziałem w sekcji komentarzy, że sugerowaliście, żebym pokazał wam, w jaki sposób Iker może się rozwinąć na jeszcze większy poziom. Moi drodzy, ja to wam z pewnością pokażę, ale w swoim czasie, bo jeżeli będę chciał tego Ikera rozwijać na wyższe poziomy, to będę wam pokazywał, jak rozdysponowałem te punkty. Aktualnie wygląda to następująco. Jak widzicie, jeżeli chodzi o dribbling, jest tutaj zainwestowane we wszystko, co się da, za wyjątkiem 5 gwiazdek sztuczek. Jeżeli chodzi o podania, to wygląda następująco z tymi podaniami. Te podania są tak czy siak, moi drodzy, absolutnie praktycznie useless, jeżeli chodzi o typowego napastnika. Serio, niezależnie od tego, ile tutaj dorzucicie tych podań, no to jeżeli coś, no to jak już, no to te krótkie podania warto jest sobie jakby zmaksować, ale dalej do środkowania, cokolwiek ten desen, sami widzicie, że to są, moi drodzy, liczby na poziomie 40-50 punktów, to nie jest nic przydatnego, nic szałowego. Jeżeli chodzi o strzelanie, tutaj warto wymaksować absolutnie wszystko, co się tylko da. Ja mam ten jeden punkt jeszcze w zanadrzu, ale ja wiem, że na pewno będziemy chcieli sobie tutaj podmaksować jeszcze główki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o tempo, wykupione są tutaj absolutnie wszystkie te wytyczne. No i jeżeli chodzi o bycie na bramce, tutaj no nic nie wykupiliśmy, bo nie jesteśmy bramkarzem, co jest raczej naturalne. Więc moi drodzy, tak to wygląda. Da się zrobić z tego jeszcze więcej. Widziałem na YouTubie filmiki, gdzie były osiągane nawet 94 punkty overalla. Zobaczymy, czy w przypadku Ikera Zapaty taki poziom też będzie realny. Ale teraz czas już się zainteresować meczem z Borussią Mönchengladbach, inauguracją tego sezonu. I moi drodzy, Declan Rice został zakupiony. To jest świetny transfer, ale moi drodzy, widzicie, że tu się dzieje dokładnie to samo, co się działo, cholera jasna, w Realu Madryt. Tylko że w Realu Madryt to się działo z przodu, gdzie był Valverde zamieniony tam pozycją ze środkowym pomocnikiem, a tutaj jest zamieniony Declan Rice pozycją z Alphonso Davisem. Alphonso Davis powinien grać na lewej obronie, tak się jednak nie dzieje. No moi drodzy, jest jak jest, ale cieszę się, że Bayern też poszedł po rozum do głowy i w końcu zakupili też jakiegoś defensywnego zawodnika, bo nie ukrywam, jest to dla nas bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tutaj faktycznie kogoś w defensywie, kto potrafi grać na tym najwyższym poziomie, no bo wszyscy dobrze wiemy, że ta defensywa trochę zawodziła, zwłaszcza w końcówce tamtego ostatniego sezonu. Moi drodzy, co tutaj na nas czeka, co dla nas przygotowali gospodarze na Borussia Park, o tym się przekonamy lada moment. Inauguracja nowego sezonu, sezonu 2025-2026. Iker Zapata oczywiście wychodzi na murawę i teraz jako cel na to spotkanie możemy sobie dać, moi drodzy, dosyć wysoki, bo strzelnie co najmniej 3 goli, ale hat-trick tak inauguracyjny mógłby być trochę trudny, więc dajmy sobie ten dribbling, żeby ten dribbling był na tym poziomie zadowalającym. Teraz, moi drodzy, nie pozostaje nam już nic innego, jak oczywiście otworzyć ten pojedynek. Gramy w składzie dosyć standardowym. Z tego co dziwi mnie trochę fakt, że Kai Havertz nie jest wykorzystywany od pierwszej minuty. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czym jest to spowodowane. Czy Thomas Müller ma nadal tak gigantyczną rangę jakby tutaj w Bayernie, że nie jest to kompletnie w żaden sposób wykorzystywane, że mamy Havertza? Trochę to głupie, bo jednak ściągnęliśmy jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Kai Havertz nie bez powodu ma 92 punkty overalla i stworzenie takiego duetu Havertz-Zapata byłoby chyba pięknym snem dla wszystkich fanów Bayernu Monachium i byłoby trochę takim odrodzeniem duetu Müller-Lewandowski, można powiedzieć, że chyba tak. Moi drodzy, spore problemy teraz tutaj naszej defensywy. Declan Rice wybił tę piłkę na całe szczęście i Kingsley Coman. Zagranie tej futbolówki do Alphonso Davisa. Jest podłączona do mnie piłka, ja się muszę z nią trochę cofnąć, bo jest tutaj za gęsto. Ale na całe szczęście Declan Rice już był tutaj na posterunku. I teraz Declan Rice, poproszę górną piłkę, jest do mnie dobrze dograna. Muszę sobie z nią zejść. Ajajajajaj, niestety zabrał mi ją w ostatnim momencie. Może jeszcze uda się o nią powalczyć. Mamy piłkę. Świetnie, strzał lewą nogą. Obijamy poprzeczkę. Wow!
Ależ to było podkręcone, moi drodzy. Naprawdę świetny strzał Ikera Zapaty. Rotacja nadana fantastyczna. Ale niestety, piłka do siatki nie wpadła. Okej. 17 minuta. Mieliśmy taką pierwszą naprawdę, naprawdę groźną sytuację. W porządku. Czas zatem na kolejne. O, dobrze, Sabitzer. I Declan Rice. Świetnie. Dobre rozegranie. Thomas Müller. O! Fajne rozegranie, ale szkoda, że niestety do tego nie dotarł już Kingsley Coman, bo sam pomysł był naprawdę, naprawdę niezły. Teraz jednak ta piłka przejęta przez nas. Aj, nie, za długo się z nią obracałem. Chciałem ją już nakierować faktycznie tam albo do Müllera, albo do Comana. Tak się niestety jednak nie udało. Paco Alcacer, dobre przejęcie tej piłki. No teraz defensywa trochę bardziej przytomnie gra. Jestem ciekaw, nie zwróciłem uwagi, moi drodzy, kto ostatecznie broni na bramce. I też się zastanawiam, czy to będzie to wyglądać tak, że jeżeli gra Neuer, to czy ten Neuer nie będzie na bramce do momentu, aż Neuer będzie grał w Bayernie. Trochę takie mam wrażenie, że tak to może wyglądać. Declan Rice był na spalonym. Było tam dwóch zawodników, i Declan Rice, i Kingsley Coman. No nie przewidziałem, że obaj będą na pozycji spalonej. No, patrzcie, jak teraz powalczyłem o tę piłkę i tu mnie akurat nie spropsowali. Coman! Okej. Okay. Ładnie wywalczyłem, strzał Zapaty, nie udało się. Ciekawe, czy... Zastanawiam się, czy będzie kiedyś taki moment, że strzelimy jakąś bramkę taką mocno ekwilibrystyczną. Na przykład przewrotkę, jakieś nożyce, coś takiego. Jeszcze się nam nie zdarzyło, jeśli mam być szczery, strzelić takiego gola. Ani razu, mieliśmy bramki strzelane z voleja. Gole strzelane z dystansu, różne różniste bramki, które naprawdę, naprawdę bywały ozdobą meczu, ale de facto takich typowych nożyc albo przewrotki jeszcze się nam nie udało strzelić. Przydałoby się tutaj wsparcie któregoś z naszych skrzydłowych. Oj, a czemuś ty mi oddał tak tę piłkę? Duarte. No dobrze, że defensor przynajmniej. Cieszy mnie trochę bardziej to, że chociaż zawodnicy defensywni już grają na tej obronie, a nie tak jak wcześniej to miało miejsce. Ależ teraz była walka do ostatniej sekundy, czy tą piłkę mi się uda złapać, czy nie. No moi drodzy, te pierwsze minuty, tak powiem, trochę asekuracyjnie. Z jednej strony prowadzimy tę grę, z drugiej strony kompletnie nie. Świetne rozegranie. Teraz Joshua Kimmich. Fantastycznie. Ajajaj, może to mogło się udać. Dobra, Sabitzer. Stracił tę piłkę jednak na rzecz Thiago Tomasa. Lauriente. Przerzut na drugą stronę i koniec. Po 45 minutach 0-0, no taki niemrawy pojedynek, jeśli mam być szczery. Iker Zapata chyba najgroźniejsza ta jego sytuacja, to ten strzał, który się tam odbił od poprzeczki. Tak poza tym mocna asekuracja i po jednej, i po drugiej stronie. Nie najlepszy mecz, trzeba powiedzieć. Skuteczności zdecydowanie brakuje. Kluivert. On też debiutuje teraz w Borussii Mönchengladbach. Ciekawe, czy to Justin Kluivert, czy ktoś inny. Dobry przechwyt teraz w naszym wykonaniu. Ładne rozegranie. Biegnij tam skrzydłem, chłopie. Proszę cię, powiedz, że nie spaliłeś. Ojejku, w końcu mieliśmy taką okazję. Świetna klepka. Strzał od razu bez przyjęcia z voleja z prawej nogi, ale nie trafiła ta piłka do bramki. Nie wiem tylko, czy jej tam nie tyknął nieznacznie ten obrońca? Nie, niestety. Może myślałem, że mu snęła ta piłka stopę któregoś z defensorów Borussii, ale niestety tak się nie stało. Cały czas ta piłka do bramki jak zaczarowana, nie chce wpaść. A teraz mamy potwierdzony transfer. Donej Malen opuszcza Borussię Dortmund na rzecz Manchester United, więc pewnie za tak rozwiniętego Donaya Malena musieli zapłacić właściciele Manchester United naprawdę sporą kwotę. I teraz jest dobra okazja do wypuszczenia mnie z tą piłką. Przyjęcie Ikera było tragiczne. Absolutnie tragiczne przyjęcie. Się zabrał z tą piłką. Właśnie w ogóle się nie zabrał z tą piłką. Dziwne. Szkoda, bo to była naprawdę świetna okazja do kontrataku. Puśćmy go skrzydłem teraz raz jeszcze. Może teraz puścisz tu prostopadłą piłeczkę. Świetnie. Jest okazja, strzel. O nie! Matko jedyna, no... Ciężary. Klosterman. No muszę wam powiedzieć, że cały czas ten mecz
a raczej fakt, że przez 60 minut nie wpisaliśmy się jeszcze na listę strzelców, nie działa na naszą korzyść. Borussia Mönchengladbach, teraz w natarciu. Borussia Mönchengladbach, Nübel broni, moi drodzy, czyli nie Neuer, tylko Nübel broni teraz od pierwszej minuty. A czekam cały czas, kto się tu pokaże. Nikt się nie pokazał. Oddanie do mnie tej piłki. 60 minuta. Atakuje teraz Borussia Mönchengladbach. Dajot Upamecano musi tutaj zaasekurować. Jest podanie, świetne przerwanie tego przez Sabitzera. Mimo iż Sabitzer gra na tym środku obrony, nie będąc oczywiście środkowym pomocnikiem, no to środkowym obrońcą, przepraszam, no to daje sobie całkiem nieźle radę. Wypuść. Świetnie. Zapata. Ojejku. Nawet nie światło bramki, żeby to jakoś bramkarz tam wybił, cokolwiek. Bardzo mocny strzał z bardzo trudnej pozycji de facto. W środku nie było nikogo, kto by mógł tę akcję zamykać. I szkoda, moi drodzy. 73 minuty gry za nami. W końcu pojawił się Kai Havertz z miejsca Thomasa Müllera. Świetny przechwyt. I teraz przydałoby się, żeby tutaj jeszcze mnie ktoś obiegł. Strzał Leroya Sané. Bardzo dobre uderzenie. Może trochę za słabo wypuściłem tę piłkę, jeśli mam być szczery. Mam wrażenie, że nie miał tutaj zbyt dużo miejsca Leroy Sané. Mimo wszystko oddał naprawdę, naprawdę groźny strzał. Teraz jest tam Xavi. Jest tutaj mnóstwo naszych zawodników, którzy strzelać z głowy potrafią. Kimiś. I strzelaj, Havertz! Jest, moi drodzy, popatrzcie, jakie wejście smoka Kaja Havertza. 77 minuta, Havertz chyba 3 minuty po tym, gdy wszedł na boisko, zdobywa bramkę, więc faktycznie jest to zawodnik, który daje niesamowicie dużo jakości i to widać. Idealnie się tutaj odnalazł, świetnie, świetnie go tutaj Kimiś wyszukał w polu karnym. Piękny strzał prosto w okno. Pokonany bramkarz Borussii Mönchengladbach w końcu, dopiero w 77 minucie, ale to się wydarzyło i na naszych oczach nareszcie możemy celebrować wynik pozytywny. Pierwszy gol w pierwszym meczu Kaja Havertza, jego debiut w Bundeslidze w barwach Bayernu Monachium. Oczywiście wcześniej zawodnik ten reprezentował Bayer Leverkusen, ale mówimy teraz po tym długim i sukcesywnym epizodzie w Chelsea, gdy wrócił do Bayernu Bundesligi. Tym razem w barwach Bayernu Monachium, no to już w swoim debiucie zaliczył bramkę. Moi drodzy, teraz jest dobra okazja, żebyś tylko to do mnie... Oj, Xavi, teraz mogłeś się jeszcze wpisać z asystą. To by było piękne wejście, gdybyś ty jeszcze od razu po wejściu z ławki rezerwowych miał i bramkę, i asystę. Jakby to jeszcze była asysta przy moim trafieniu, to ja już w ogóle byłbym zachwycony. Thiago Thomas, podanie piłki na przedpole. Dużo przestrzeni ma tutaj Paco Alcacer. Jezus Maria, byłem przekonany, że ta piłka wpadnie do siatki. Lauriente na całe szczęście nie pokonał Nübela, który dobrze, przytomnie zagrał. Pojawi się Serge Gnabry w miejsce Kingsleya Comana i Gnabry od razu do mnie zagrywa piłkę, ja mu ją oddam. Proszę cię bardzo, Gnabry. Albo Havertz, niech będzie, i tak. Któryś z tej dwójki. Xavi? No! Nie ma bramki! Głową! Idealnie Havertz dośrodkował. To była ta okazja, gdzie powinniśmy zamienić tę sytuację na bramkę, a my strzeliliśmy prosto w bramkarza. Dramat! Z tylu sytuacji, moi drodzy, niestety nie wyszliśmy z golem w żadnej z nich. Koniec tego spotkania. Strzelcem jedynej bramki Kai Havertz. Cieszy mnie zwycięstwo naszego zespołu. Nie cieszy mnie trochę to, że zmarnowaliśmy tak tę sytuację, zwłaszcza tę główkę. Wiemy dobrze, jak tutaj staramy się tę grę głową poprawić, ale no nie udało się zdecydowanie, moi drodzy. Zawodnikiem meczu Joshua Kimmich był nie do powstrzymania dzisiaj. Podania, przechwyty, dryblingi, to wszystko Niemiec miał w swoim wachlarzu zagrań w dzisiejszym spotkaniu i naprawdę widać było, że robi to perfekcyjnie. Dobry mecz. Szkoda, że tylko jedno bramkowe zwycięstwo, ale najważniejsze, że jednak zwycięstwo, moi drodzy. Dla nas niestety trochę kłopoty, bo spadamy do roli zmiennika. No musimy pamiętać, że pojawił się tutaj też oczywiście ten Osimhen, który będzie tym zawodnikiem bezpośrednio konkurującym z nami. To już raczej nie Robert Lewandowski. No Isak został oczywiście sprzedany, ale myślę, że to jest akurat gracz, z którym zdecydowanie możemy nawiązać jakąś równą walkę o skład. Wydaje mi się, że sam fakt tych poziomów
Overola mówi o tym sporo. Ma też Osimhen sporo doświadczenia pewnie, więc jest w stanie się spisać, grając na takim poziomie. Robię to wyzwanie, bo mogę w sumie je zrobić, tak wam powiem, moi drodzy. A tak naprawdę to po prostu pomyliłem przyciski i niestety to jest smutna prawda. Ojej, teraz się za bardzo rozpędziłem. No dobrze, ocenę B też mogę wziąć jak najbardziej. Niech będzie, dostaniemy tak czy siak za to punkty ze względu na rozegranie, więc jestem 100 punktów expa do przodu. Oczywiście te punkty expa nam i tak nic nie dają, bo jesteśmy maksymalnie rozwinięci, ale zaufanie u menedżera już jak najbardziej się sprawdza. Moi drodzy, kolejne ligowe spotkanie to mecz z wspomnianym wcześniej Bayerem Leverkusen i z tego co widzę nadal nie jest w pierwszym składzie Kai Havertz. Declan Rice znowu na lewej obronie. Trochę się tutaj pozmieniała ta kadra, jeśli mam być szczery. Trochę są jakieś zmiany. Zastanawiam się, kogo jeszcze tutaj ewentualnie będą ściągać do Bayernu Monachium. Zastanawiam się, czy jeszcze jakieś tutaj transfery będą miały miejsce, moi drodzy. A już wiem, dlaczego Sabitzera w takim razie nie ma. To już wszystko wiadomo, moi drodzy, dlaczego Marcela Sabitzera nie ma w składzie, bo Marcel Sabitzer został najwidoczniej sprzedany, o ile dobrze widzę. No możemy prześledzić jeszcze raz sytuację kadrową, moi drodzy. Jeżeli chodzi o napastników, tutaj jest Victor Osimhen i oczywiście Iker Zapata. Iker Zapata, który już ma przy sobie etykietkę jeden z najlepszych na świecie. Jeżeli chodzi o skrzydła, Serge Gnabry, Leroy Sané. W środku pola jest oczywiście Thomas Müller, ale jest tutaj ten Kai Havertz i uważam, że absolutnie gra Kai Havertzem w pierwszym składzie. No to jest to, co powinno mieć miejsce. Moi drodzy, to jest ten zawodnik, który zmienia tutaj Marcela Sabitzera i jak patrzę, to dokładnie tak, moi drodzy. Marcela Sabitzera w składzie nie ma i trochę się tutaj pozmieniało. Fajnie by było, jakby ten skład wyglądał faktycznie tak, że grałby Kai Havertz, z tyłu za nim byłby Kimmich i Declan Rice, to by była naprawdę super ułożona ekipa. Jeżeli chodzi o obronę, moi drodzy, w obronie, na prawej stronie nadal są pewne problemy, tym najlepszym zawodnikiem jest albo Kappa, ale ja uważam, że Simakam w takim razie mógłby grać na tej prawej obronie. W środku mógłby grać Dayot Upamecano i już ewentualnie ten nieszczęsny Duarte, a na lewej stronie oczywiście pan Alphonso Davies, bo to jest zawodnik, który tutaj się najbardziej do tego wszystkiego nadaje. Jeżeli chodzi o bramkę, moi drodzy, mamy tego Lafonta, który być może zaraz odejdzie do VfB Stuttgartu, więc Bayern też dosyć mocno cuduje ze swoim składem. Nie wygląda ta ekipa jakoś zbyt przekonująco. No zobaczymy, czy teraz ten skład będzie jednak w stanie pokonać już u siebie na Allianz Arena Bayer Leverkusen. Dobrze wiemy, moi drodzy, że nie jest to spowodowane w żaden sposób grymasem danego menedżera. Niestety ten tryb kariery jest pod wieloma względami niedopracowany, na co już narzekaliśmy wcześniej, bo szkoda, bo to psuje po prostu najzwyczajniej w świecie taką zabawę, a myślę, że fajna sprawa i fajna, przyjemna zabawa. No nic, moi drodzy. Kolejna sprawa to będzie ukończenie trzech podań. Niech będzie, trzy podania na połowy przeciwnika, to jest coś, co powinniśmy zrobić z palcem w nosie. Gramy u siebie, ale jednak rozpoczyna Bayer Leverkusen. No i co ciekawe, nie jest w wyjściowym składzie właśnie Kai Havertz, który tutaj przez Bayern, w Bayerze Leverkusen, no ma niesamowitą historię, jakby nie patrzeć, więc to tak w ramach ciekawostki. Moi drodzy, przechwyt piłki dobry w naszym wykonaniu. Upamecano, jest tutaj Alphonso Davies, a oczywiście ja do Alphonso Daviesa w środku pola aż takich wielkich zastrzeżeń nie mam, bo to jest niezwykle wszechstronnie uzdolniony zawodnik, ale mimo wszystko, oj, teraz niebezpiecznie, Maksimowicz otwiera wynik tego spotkania. Niestety, moi drodzy, Allianz Arena jako pierwszy gol w tym sezonie Bundesligi zobaczy bramkę straconą przez swoich ulubieńców. A Bayer Leverkusen, muszę szczerze powiedzieć, że ma naprawdę jakiś konkretny skład. A tu niestety krycie zgubił ten środkowy pomocnik, który gra na środku obrony w miejsce Sabitzera. Ech, szkoda, że tak to wszystko wygląda. Już bardziej logiczne byłoby ewentualnie, jeżeli na tym środku obrony grałby Declan Rice. Takie jest przynajmniej moje wrażenie na ten temat. Będzie dośrodkowywał Leroy Sané, Guerreiro jednak to wszystko zatrzymał. I teraz Doku. Oj, Jeremy Doku, to jest zawodnik też nam dobrze znany. Co to było za podanie? Na litość boską. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Tragiczna piłka. Absolutnie tragiczna. Hradecki zaczyna od bramki. Jestem ciekaw. Chyba wychodzi na to, że Nübel będzie tym naszym podstawowym bramkarzem.
Neuer już prawie 40-latek i ten poziom jego umiejętności już nie jest zadowalający, na pewno nie na grę na takim poziomie. Ajajajajajajaj, nie wygraliśmy tego pojedynku. A jeżeli faktycznie Lafont odejdzie do VfB Stuttgart, no to trochę się zrobi luka na tej obronie, na tej bramce. A z drugiej strony posiadanie trzech bramkarzy praktycznie na takim samym poziomie to też trochę bez sensu moim zdaniem. Szybka klepka. Okej, rozegrali to inaczej trochę. Leroy Sané. Leroy Sané, dobre! Ojejku, zablokował to, a szedł taki pocisk w to prawe okno. Co się stało? Pani Iker! Gdzie się zgubił nasz Iker Zapata, moi drodzy? Gdzie się zgubił potężny Iker Zapata strzelający bramkę za bramką wszędzie, gdzie się tylko da? Niesamowite jest swoją drogą to, że Iker Zapata drugi rok z rzędu grał w finale Ligi Mistrzów i drugi rok z rzędu ten finał Ligi Mistrzów przegrał. Najpierw oczywiście w barwach FC Barcelony, kiedy przegrali z Interem! 2-0, znowu Maksimowicz! Panowie, pobudka! Proszę obronę o jakieś przebudzenie się! 20 minut po pierwszym golu Maksimowicz dorzuca drugie trafienie. Nie może tak być. Niezwykłym pechowcem jest Iker Zapata, wracając, moi drodzy. Dwukrotnie grał w finale Ligi Mistrzów. Dwukrotnie chodzi mi pod rząd. A i dwa razy w barwach innego klubu. Raz w barwach FC Barcelony, ale tam uznali wyższość Interu, zawodnicy Dumy Katalonii. A drugim razem w barwach Bayernu, gdzie niestety, ale tym lepszym zespołem dopiero w serii rzutów karnych okazała się być Chelsea. Müller. Powiem szczerze, mam wrażenie, że Müller częściej... Jezus Maria, no nie wierzę, że jeżeli w takich sytuacjach my nie strzelamy bramki. Przecież to w 99% przypadków lewa noga, szybki obrót, to by bramkarza tam po prostu załatwiło totalnie. Okej. Nie ma bramki, nie ma piłki naszej. Przepraszam. O matko jedyna. Antony Martial teraz musi być wciśnięta ta asekuracja drugiego obrońcy, żeby on tutaj go jakkolwiek powstrzymał. Declan Rice, bardzo cię proszę. Świetnie, świetnie, świetna robota. Panowie, potrzebujemy pobudki w drugiej połowie, zdecydowanie. To wygląda źle. To przypomina mi trochę ten nieszczęsny scenariusz z meczu z Hertą Berlin. Ten przegrany 4-0, moi drodzy. Tragedia absolutna. Wybita ta piłka przez Dayota Upamecano. Mają jednak zatrzymaną jeszcze zawodnik Bayeru. Dobrze, broni Nübel. Kłopoty. Kłopotów ciąg dalszy. Jeremy Doku. Dośrodkowanie w pole karne. Wybijamy tę piłkę. O Jezus Maria, aż teraz było gorąco, aż teraz było blisko. Zatrzymana ta futbolówka jednak na całe szczęście. Spróbujemy powalczyć o nią. Wywalczyliśmy tę piłkę, ale sędzia już zakończył. Pierwsze 45 minut. Moi drodzy, naprawdę, naprawdę sporo problemów mamy. Zarówno my, jak i oczywiście cały nasz zespół. Müller. Okej, dobre rozegranie. Nie wiem, dlaczego Kimmich zagrałeś do mnie w taki sposób. Nie było to możliwe do wygrania. Diaby. Jest na skrzydle cały czas Diaby. Dośrodkowanie w pole karne. Panowie, błagam was, zamknijcie tę sytuację. Thomas Müller. Świetnie. Odegranie od razu do tyłu. I tutaj jest Joshua Kimmich. I może teraz jakaś piłka górą od Alfonso de... O Jezus Maria. Okej, przepraszam. Przepraszam. To moja wina. Moja wina. Jest piłka nasza. Świetnie. Duarte. Ajajajajajajaj. João Cancelo. Przechodzi do Leeds United. No proszę, no João Cancelo tutaj już trochę wiekowy. Upamecano. Panowie, zrobimy to. To jest spokojnie materiał na powrót do tego meczu. Pojawia się w końcu Javi. Javi, bohater pierwszego meczu ligowego. Może teraz też będzie tym, który... da tyle jakości.
Świetnie piłka zagrana. Beznadziejnie przy... Oho! Ależ to jest, moi drodzy, tragedia. Ocena 6-7. Jak tak dalej pójdzie, to zostanę momentalnie zmieniony przez Osimhena. Paulinho. Okej, okay. Kingsley Coman. Dobra piłka teraz do mnie dograna. W końcu dobra piłka. Ten wyścig sprinterski powinniśmy tutaj wygrać. Tylko patrzcie, nie ma kto zamykać tej akcji ewentualnie. Davis! No strzel to, Javi! Panowie, trzeba było podjąć decyzję o strzale dużo wcześniej. Ja sugerowałem decyzję o strzale podjętą dużo wcześniej. Jest zmiana w barwach Bayernu, moi drodzy, na całe szczęście nie dotyczy jeszcze nas. Zajebiście, świetna kamera, wszystko widzę z tej pozycji. O, może ja strzelę sobie? No tak, no tak, dlaczego by w sumie nie? A mogę poprosić po prostu drugiego zawodnika i podam na krótko? Mogę i to będzie najlepsza opcja. Alphonso Davies. Ale tragedia. Dlaczego znowu początek w Bayernie jest dla nas trudny? Wydawało mi się, że my się już zaaklimatyzowaliśmy w tym zespole. Tak się jednak nie dzieje. Diaby. O, teraz jestem ustawiony jako prawy napastnik, czyli zostało wprowadzonych dwóch. Czy to oznacza, że pojawił się Osimhen? Nie wiem, co to była za piłka. Jestem ustawiony teraz jako prawy napastnik, moi drodzy. Czy to oznacza, że jest Osimhen na murawie? Nie widzę go, szczerze mówiąc, ale to jest Upamecano. Jeszcze jest ta piłka zablokowana i teraz Alphonso Davies. Wygraliśmy ten pojedynek ostatecznie. Dzwoni do mnie telefon, ja tu prowadzę akcję na skrzydle. Dobrze. Let's go. Strzel to, Coman. Coman, strzel bramkę. A, był spalony. Super. Dobra, już jestem. Przepraszam. Dzwonił do mnie wydawca sportowego wieczoru. Moi drodzy. Ciężary. Naprawdę ciężary. Coman. Ej, tu nie było spalonego. No dobrze, może trochę był. Coman, cholera jasna. Czemu te chłopy spalonych nie trzymają? Jest Victor Osimhen. Pojawił się teraz Victor Osimhen i faktycznie zostałem przesunięty na tą prawą stronę. Victor, zobaczymy, może my stworzymy jednak jakiś ten duet strzelecki. No Jezus Maria, gdybym się pozbył tej piłki 10 godzin wcześniej, to może i faktycznie tak by było. Diaby. Ależ ciężary, moi drodzy. Havertz. Teraz absolutnie wszyscy poszli do przodu, wszyscy grają ofensywnie. Panowie, szybciej się pozbywajcie tej piłki. Dobrze, już się pokazuje, bo wy tutaj nie podejmiecie decyzji o zagraniu jej do przodu. Dobre rozegranie. Wiktor. O Jezu, nie w ten sposób, chyba że... 458 strzał w wykonaniu Ikera Zapaty, który do bramki ostatecznie nie trafił. Declan Rice, taki strzał całkiem kąśliwy. Ale obawiam się, moi drodzy, że to będzie dla nas chłodny prysznic. Naprawdę chłodny prysznic. Calvin Phillips, Paulinho. Zagranie piłki jeszcze dalej, moi drodzy, niestety. Inaugurujemy sezon Bundesligi u siebie porażką. Szkoda, że tak to wygląda. I szkoda, że taki mecz przyszło oglądać naszym kibicom. Raczej nie ma co być z siebie zadowolony. W ogóle nieprawdopodobne ma włosy Iker Zapata. One w zależności od tego, jakie światło na nie świeci, taki mają kolor. Albo są blond, albo są srebrne, albo tak jak teraz są ciemne. Niesamowita fryzura Ikera Zapaty. Moi drodzy, bardzo słaby występ naszego argentyńskiego napastnika. I to niestety trzeba powiedzieć sobie wprost, że zagraliśmy bardzo słabo, bardzo średnio. Zawodnikiem meczu? A i tak byliśmy najlepszym zawodnikiem naszej drużynie, według tego, co tutaj widzę. No, no cóż, moi drodzy, ciężki temat, naprawdę ciężki temat. Oddaliśmy strzałów masę, mieliśmy chyba tych strzałów nawet więcej z tego, co widziałem, ale nie przyniosło to efektu żadnego. Kłopoty, naprawdę spore kłopoty.